Cześć, witam Was na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie powiemy o monarchiach narodowych, jakie wykształciły się w Europie Zachodniej, no a także powiemy sobie trochę, co się działo z Imperium Osmańskim w XVI wieku. Więc jeśli chodzi o Francję, tutaj o jednym władcy już wspomnieliśmy, o Franciszku I, ale jakby już pierwsze podwaliny pod monarchię absolutną zaprowadził Ludwik XI, więc to warto sobie jego nazwę zapamiętać. Oni tutaj dążyli właśnie do monarchii absolutnej, ale taki prawdziwy jej wydźwięk, taki jaki monarchia absolutna mieć powinna, nabrała Francja dopiero za rządów Franciszka I. Francja zaczęła także w XV i XVI wieku konsolidację swoich ziem, dołączając do państwa w 1481 roku Andegawenię i Prowansję. Andegawenia i Prowansja. Następnie w 1491 roku dołączono księstwo Bretanii. Dokładniej to związano je unią personalną, ale już w 1532 roku zostało ono dołączone do Francji na stałe. Zapiszemy tę datę w nawiasie. W 1494 roku dołączono księstwo Burgundii. No i w ten sposób Francja znacząco się rozrosła terytorialnie, ale warto wskazać na to, że było to państwo narodowe, czyli składało się głównie z Francuzów. Mimo przyłączonych ziem były to osoby, które mówiły zazwyczaj po francusku, no i często uważały się za Francuzów. Co jest jeszcze ważne, jeśli mówimy już o Francji, to to, że w 1439 roku w zasadzie monarchia, co pozwoliło ukształtować się monarchii absolutnej, było to, że tutaj Stany, na zebraniu Stanów Generalnych, zezwoliły królowi na ustalanie podatku na wojsko, zwanego w Francji la taille, a przynajmniej tak się to pisze, czyli może tutaj król nakłada podatek na wojsko. Pozwoliło to po prostu królowi Francji zbierać ten podatek bez zgody Stanów Generalnych, zebrania się przedstawicieli wszystkich Stanów, dzięki czemu w zasadzie te Stany Generalne straciły już na znaczeniu i król mógł sobie prowadzić w zasadzie prawie nieograniczoną władzę i w ten sposób narodziła się już taka pełnia monarchii absolutnej. A ten podatek był bardzo ważny, gdyż stanowił aż 2/3 dochodów do skarbu państwa, no i pozwalał utrzymać silną armię, dzięki której król przewodził w państwie. Jeśli chodzi o Anglię, to w latach 1455-1485 mamy wojnę dwóch róż. No, w tej wojnie walczyły ze sobą dwa domy szlacheckie. Dom York, którego symbolem jest biała róża, no i Lancaster, którego symbolem jest czerwona róża. Stąd oczywiście nazwa wojna dwóch róż. Zakończyła się ona bitwą pod Bosworth w 1485 roku. Uznaje się także tą datę za koniec średniowiecza w Anglii. No i ale władzę po wojnie ani nie przejęła dynastia Yorków, ani Lancasterów, tylko Tudorów. Tutaj można powiedzieć taki symboliczny ich symbol. Tutaj widzimy, jakby dwie róże są zawarte. No i tutaj wyróżnili się władcy Henryk VII i wspomniany już wcześniej Henryk VIII, ten od sześciu żon, na pewno go każdy pamięta. Za Henryka VIII została rozbudowana bardzo silna angielska flota, a także stawiał on na mieszczaństwo, żeby rozkwitał handel i rzemiosło, żeby ta warstwa mieszczaństwa się bardzo bogaciła. W 1536 roku do Anglii została dołączona w końcu Walia. Zapiszemy sobie tylko hasło Walia.
czyli już terytorium też jakby to się powiększyło o te tereny na zachodzie. Taką kontynuatorką polityki ojca była Elżbieta I. Tutaj widzimy przerwę dość dużą, jeśli chodzi o władzę. Znaczy tutaj mamy co prawda lata życia, a nie rządzenia, ale tak jak pamiętamy, był później syn Henryka Edward, później krwawa Mary, a dopiero na końcu Elżbieta. No ale Elżbieta jakby wróciła do tej polityki ojca, wszystko ustabilizowała, ustanowiła ostatecznie w Anglii anglikanizm, czyli w zasadzie kościół państwowy, którego głową kościoła był król, czy też królowa Anglii. No, za czasów Elżbiety powstała giełda w Londynie. Mieliśmy słynne wyprawy Francisa Drake'a, czyli sponsorowanie ogólnie korsarzy, którzy dostawali duże pieniądze z rabunku, na przykład hiszpańskich statków. Dalej mieliśmy rozwój mieszczaństwa. Jednym z sukcesów Elżbiety I było odepchnięcie hiszpańskiej armady w 1588 roku, ale o tym sobie powiemy za chwilę, bo właśnie przechodzimy do wspomnianej już Hiszpanii. W Hiszpanii władzę sprawował Filip II od Habsburgów. Zasłynął z wybudowania zamku, znaczy swojego pałacu, w zasadzie systemu pałacowego Escorial, tutaj z kościołem wzorowanym na bazylice świętego Piotra. Pomimo że jego korytarze są bardzo długie, ponoć liczą aż 160 km, były one mało zdobione. Później dopiero tam trochę to wszystko poprawiono. On sam był introwertykiem, raczej zamknięty człowiek w sobie, ale jednocześnie gorliwy katolik. No i jego polityka nie przyniosła za dużych sukcesów. W zasadzie jedyny sukces, jaki taki odniósł, który możemy odnotować, to to, że w 1580 roku do Hiszpanii dołączono Portugalię. Może nie zajęcie, tylko dołączenie. Łączenie Portugalii. Co dało też... Właśnie nie wiem, czy 2i? Chyba tak. Co dało też Habsburgom władanie nad koloniami portugalskimi, czyli w zasadzie nad tymi wszystkimi większymi państwami kolonialnymi, jak Hiszpania i Portugalia, bo to one wtedy jeszcze były potęgami kolonialnymi, co się później zmieniło na korzyść oczywiście Anglii. Filip II, ten nieudolny władca, utracił także Niderlandy, dlatego gdyż wybuchł tam bunt, on strasznie uciskał protestantów, wybuchł bunt na czele z Wilhelmem Orańskim w 1572 roku. 1572 bunt w Niderlandach. No i po tym, w zasadzie ten bunt poparły właśnie Francja i Hiszpania, które pozwoliły skutecznie odciąć te północne Niderlandy. W zasadzie zostały wierne królowi tylko te południowe, bardziej katolickie, te protestanckie się odłączyły, za co się Filip II później chciał zemścić na Anglii. W 1588 roku, to jest to, o czym sobie mówiliśmy, wysłał wielką armadę. Wielka armada na Anglię, gdyż chciał zająć Anglię, obalić Elżbietę I, no i ustanowić tam katolicyzm. Czyli widzimy tutaj fanatyzm bierze górę. No to się nie udało, niekorzystne wiatry, ale także pomysłowość angielskich marynarzy sprawiła, że wielka armada po prostu spłonęła, cała wyprawa była wielką klęską, no i oczywiście przyniosła też dość dużą klęskę finansową, czyli władca dość nieudolny. Hiszpania w zasadzie w tym okresie już jest słaba i później będzie dalej słaba i będzie bankrutem. Teraz powiedzieliśmy sobie także na początku, że wspomnimy o Imperium Osmańskim. Tutaj Imperium Osmańskie znacząco się rozwijało za władzy Sulejmana II, zwanego także Wspaniałym. Tak jak widzimy tutaj jego lata życia, a rządził od 1520 roku. Wtedy też sułtan uzyskał tytuł kalifa, czyli jakby przewodniego duchownego w świecie islamskim. No i wkrótce wojska tureckie przekroczyły Dunajec, w 1521 roku zajęły Belgrad.
Piszemy sobie Belgrad. W 1526 roku mieliśmy bitwę pod Mohaczem. Bitwa pod Mohaczem. To jest oczywiście M. Dla tych, którzy nie wiedzą, była to bitwa między Turkami a Węgrami. Zginął wtedy Ludwik Jagiellończyk, władca Czech i Węgier. Zresztą to się wiąże też tam znowu z Habsburgami, bo od śmierci Ludwika Jagiellończyka właśnie trony w Czechach i na Węgrzech przejęli Habsburgowie. No i oczywiście tutaj ta klęska dalej spowodowała ekspansję państwa Osmanów. Węgrom bardzo nie podobało się to, że będą rządzeni przez Habsburgów, no ale i to wywołało oczywiście takie dość duże kłótnie, no i Turcy, wykorzystując te kłótnie, zajęli dalej Węgry, co doprowadziło do takiego podziału Węgier w 1541 roku. Możemy sobie zapisać podział Węgier. Podział Węgier. Oj, tutaj, przepraszam, braci Węgrów. Podział Węgier, oczywiście W wielkie. No i to doprowadziło do tego, że część północno-zachodnią w zasadzie rządzili Habsburgowie, część środkową razem z ważnym miastem, oczywiście Budą, była terytorium stricte tureckim, a reszta, czyli tam bardziej okolice Siedmiogrodu, była po prostu lennem Turcji. No ale to, nie, to z kolei stało się przyczyną do późniejszych konfliktów między Habsburgami a Turkami o te tereny właśnie Węgrów, a wojny te, między innymi z nimi się wiąże bitwa pod Wiedniem, skończyły się dopiero w 1699 roku, czyli pod koniec wieku XVII, ale o tym oczywiście już tutaj nie będziemy wspominać. Turcy, kiedy dotarli do tego miejsca już w Europie, kiedy zajęli Węgry, postanowili bardziej się skupić na Morzu Śródziemnym, zajęli tam Cypr, ale jednocześnie dokonali tam masakry ludności, co bardzo nie spodobało się innym państwom chrześcijańskim. Wtedy papież Pius V, czyli państwo papieskie, Habsburgowie, a także Wenecja, wszyscy utworzyli koalicję przeciwko Turkom. No i doszło do bitwy pod Lepanto, było to w 1571 roku. Była to olbrzymia bitwa morska, uważana była za najbardziej krwawą. Jak widzimy, galery, ale to nie jest starożytność, gdyż na Morzu Śródziemnym wciąż królowały galery, były najbardziej popularne, czyli takie statki poruszane wiosłami, które miały żagle tylko jeśli chodzi o funkcję bardziej pomocniczą. No i chrześcijanie, tak to możemy określić, wygrali tę bitwę przytłaczająco, całkowicie zwoili tam Turków. No, ale nie wykorzystali tego zwycięstwa, pokłócili się ze sobą, no ale Turkowie z kolei nie wykorzystali tego, że wrogowie się też pokłócili. Dalej Turcją rządzili już głównie nieudolni władcy, ekspansja została zatrzymana po tej bitwie pod Lepanto, a dalej Turcją mamy tak zwany okres rządów haremu, rządy haremu. Wzięło się to od nazwy, że już teraz nie rządził sułtan, tylko w zasadzie jego kobiety, matki, czy tam żony, czy nałożnice, ten cały jego harem właśnie. Rządził bardziej Turcją niż sam sułtan, którzy byli często nieudolni lub chorzy psychicznie, jakoś tam niesprawni intelektualnie. No i to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Cześć!